PlayStation Vita to handheld, który zadebiutował w Europie na początku 2012 roku. I o ile sama kieszonsolka zapowiadała się naprawdę całkiem nieźle, to Sony stosunkowo szybko wyciągnęło wtyczkę i przestało tą konsolkę wspierać. PS Vita nigdy w Polsce nie była jakoś przesadnie popularna, ale czy to znaczy, że ta konsolka była do bani? Przeciwnie, bo o ile Sony może zapomniało o swoim dziecku, nie zrobiła tego społeczność i prawdę mówiąc to z roku na rok coraz bardziej dopieszczali swoje cacko, bo co wy na to, że Vitę można podkręcić, można uruchomić na niej niemal każdą grę z PSP, możemy na nią streamować gry z PC-ta, z PlayStation 5, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. I my dzisiaj zajmiemy się Vitą właśnie od tej moderskiej strony i zobaczymy, co dzięki modom społeczności jesteśmy w stanie z tego sprzętu wycisnąć. Vita jest teraz w bardzo ciekawym momencie, bo jej ceny są stosunkowo niskie, a jeżeli chodzi o emulację, to jest dostępny na ten moment jeden emulator i w momencie publikacji ma on około 40% kompatybilność. Nadal wiele gier nie działa, jeśli chcemy w nie zagrać, no to potrzebujemy fizyczny sprzęt. I tak, ja wiem, że przeciętny smartfon z Androidem jest z 10 razy mocniejszy niż taka PS Vita i wiele rzeczy, o których dzisiaj powiemy, da się też zrobić na telefonie, ale tu nie chodzi o telefony, tylko o to, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z Vity. No ale oczywiście, żeby te możliwości Vity odblokować, potrzebujemy zrobić jailbreak, czyli tak zwany soft mod. Proces ulotnej przeróbki, która znika po restarcie, jest dziecinnie prosty. Zajmuje minutę i sprowadza się do wejścia na konkretne stronę www i kliknięcia dwóch przycisków. No, szczerze mówiąc, prościej się nie da. Jeśli natomiast chcemy naszą przeróbkę utrwalić, żeby nie znikała po restarcie, możemy zainstalować starszą wersję oprogramowania, która jest zmodyfikowana, czyli tak zwane CFW 365 Enzo. Ja osobiście korzystałem z angielskiego poradnika, który podlinkuję Wam w opisie, ale jeżeli chcielibyście skorzystać z poradnika wideo w języku polskim, to taki również jest i również podlinkuję go Wam w linku w opisie. No i jeśli chodzi o sam jailbreak, to tak naprawdę tyle, jest on naprawdę dziecinnie prosty i myślę, że nie ma się co nad tym procesem dłużej rozwodzić. Co ja też koniecznie chciałem zrobić w mojej Vicie, to kupić adapter SD to Vita, który, jak sama nazwa sugeruje, umożliwia podłączenie karty microSD do PS Vity. Niestety Vita używa własnościowych kart pamięci, które produkowało Sony, przez co po dziś dzień są one bardzo drogie, zwłaszcza jeśli chcemy coś większego. Dla przykładu karta 16 giga kosztuje około 120 zł, a za 100 na Morele jesteśmy w stanie kupić microSD Samsunga o pojemności 256 giga, a to nawet nie jest najtańsza karta. I tak taki rozmiar zadziała z tym adapterem. Sam adapter, który tutaj widzicie, kosztował mnie zawrotne 6 zł, więc zdecydowanie warto. Z racji tego, że ta własnościowa karta od Sony jest podobnych rozmiarów jak microSD, no to nie bardzo da się zrobić taki adapter, więc adapter SD to Vita, który mamy, wchodzi w slot gier, który mamy na PlayStation Vicie. Więc minusem takiego rozwiązania jest to, że gdy mamy na przykład dużą kolekcję fizycznych gier na Vitę, no nie bardzo możemy z tego skorzystać, mając ten adapter. Oczywiście są pewne rozwiązania, które można zrobić, albo po prostu zdampować sobie wszystkie kartridże właśnie na wcześniej wspomniany microSD. Taki adapter też trzeba odpowiednio skonfigurować w systemie operacyjnym, ale też nie jest to przesadnie trudne i w poradniku, który linkuję, również znajdziecie opis, jak to zrobić. No dobra, mamy jailbreak, mamy adapter microSD, co dalej? No, mnie zainteresował plugin, który nazywa się PSV Shell i umożliwia nam zrobienie overclockingu Vity. Otóż gry na PS Vita zwykle celowały w 30 fpsów i jak można się spodziewać, no to w zależności od tego, jak skomplikowana gra była, to działała lepiej albo gorzej. I dzięki temu pluginowi możemy zobaczyć procent użycia poszczególnych komponentów Vity, ale także możemy sterować jej zegarami. No ale skoro Vita była chłodzona pasywnie, czy overclock jest bezpieczny? No słuchajcie, overclock to zawsze jest ryzyko. Jednak z tego, co wyczytałem, to SoC Vity fabrycznie
jest zunderclockowany, czyli Sony obniżyło zegary po to, żeby oszczędzić nieco na zużyciu energii. I my mamy możliwość podniesienia zegarów maksymalnie do 500 MHz na CPU i do 222 MHz na układzie graficznym. I raczej są to dość bezpieczne wartości. Natomiast minusem takiego rozwiązania jest to, że no Vita będzie po prostu trochę krócej trzymać na baterii. Ale gry działają lepiej. I chyba jedną z cięższych gier na Vita jest port Borderlands 2, które często spadało nawet poniżej 20 klatek na sekundę, co możecie sami teraz zobaczyć na ekranie. Z jednej strony jest to imponujące, że tą grę udało się upchnąć na tej konsoli, ale no wydajność pozostawia wiele do życzenia. Dzięki overclockowi jesteśmy w stanie znacząco to poprawić i dużo częściej jesteśmy w stanie dobić do 30 FPS-ów. Jasne, nie jest idealnie, bo Vita nadal czasami złapie czkawkę, ale zwłaszcza w tej grze jest to nieporównywalnie lepsze doświadczenie. Znajdziemy też gry takie jak Need for Speed Most Wanted, który też jest portem z większych konsol i działa on akurat dużo lepiej. I tu nawet bez OC rzadko spadamy poniżej 30 FPS-ów, ale gdy Vitę podkręcimy, to mamy praktycznie 30 klatek na sztywno. Podobna historia jest z Uncharted na Vitę. Gra nieźle chodzi na domyślnych ustawieniach, ale jeżeli chcemy dobić do tej żylety 30 klatek na sekundę, możemy podbić zegary naszego SoC. Oczywiście są też prostsze gry, takie jak na przykład Jetpack Joyride, które działają w 60 klatkach bez overclockingu, więc to tutaj się nie przyda. Jednak co jest fajne, to dla każdej gry możemy zrobić sobie indywidualny profil OC, więc nasza konsolka będzie podkręcona tylko wtedy, kiedy potrzebuje, a kiedy mamy na przykład lżejszą grę, no to wróci do fabrycznych zegarów. Vita ma naprawdę bardzo dużo aplikacji homebrew czy tak zwanych pluginów. Przykładowo ten patch, który ja zainstalowałem, odblokowuje czwarty rdzeń dla niektórych aplikacji homebrew. Znajdziemy też przykładowo Vita Graphics Configurator i to jest program, w którym możemy zmienić rozdzielczość renderowania gry albo usunąć lub nałożyć limit klatek na sekundę. Jest to fajna opcja dla osób, które lubią grzebać i wyciągnąć więcej wydajności lub czasu pracy na baterii ze swojej konsolki. Znajdziemy też przykładowo plugin UDCD, który umożliwia streamowanie obrazu z PS Vity do peceta. Vita wtedy jest wykrywana w OBS-ie jako zwykła kamerka internetowa, no i możemy tak przechwytywać z niej obraz. I to są moim zdaniem najciekawsze apki. Znajdziemy też sporo takich klasyków, jak przykładowo narzędzia do zarządzania save'ami, narzędzia, które umożliwią nam wgranie niestandardowych motywów, ale także takie jak na przykład dodanie cheatów do wybranych gier. Dla mnie w ogóle hitem jest program Adrenalin, który umożliwia nam zmienienie naszej PS Vity w konsolę PSP, czyli poprzedni handheld Sony. I ciekawe jest to, że de facto nawet nie jest to w 100% emulacja, ponieważ Vita posiada w sobie wbudowany chip z PSP, więc de facto gry są uruchamiane natywnie, a dzięki temu programowi mamy dostęp do całego interfejsu PSP i możemy uruchomić praktycznie każdą grę. Chcecie pograć sobie w Burnouta? Nie ma problemu. A może chcecie sobie pograć w GTA? No to proszę uprzejmie. Ale słuchajcie, usprawnienia nie kończą się tutaj, bo społeczność poszła normalnie o dwa kroki dalej. PSP miało tylko jeden ten taki pseudo-analogowy joystick, który mogliśmy sobie ruszać i często brakowało drugiego analoga. Vita przecież ma dwa analogi i do niektórych gier możemy znaleźć patche, które dodają właśnie wsparcie tego drugiego analoga Vity do gier. I jest to naprawdę ekstra, zwłaszcza w grach takich jak GTA, gdzie nawigowanie kamerą często było udręką bez drugiej gałki. Albo lepiej, możemy też znaleźć patche, przykładowo jest też taki dla GTA, gdzie możemy podbić rozdzielczość renderowania do tej natywnej z PlayStation Vity. I jak sami widzicie teraz na ekranie, różnice widać gołym okiem. Niestety, przynajmniej w GTA jest to okupione gorszą wydajnością gry. I jest to niestety bardzo odczuwalne. A niestety tego chipu z PSP nie możemy podkręcać, więc no raczej zostajemy z taką gorszą wydajnością. I z racji tego, że ja zawsze wolę większą płynność, to ja raczej wolałbym tą niższą rozdzielczość i więcej klatek. Nie wiem czy wiecie, ale Vita wspierała streamowanie wybranych gier z PlayStation 3 i większości z PlayStation 4, ale Sony nigdy nie dodało możliwości streamowania z PS5. Ale moderzy dali radę.
ponieważ instalując aplikację Chiaki możemy streamować gry z PS5 do PS Vity. No, przynajmniej w teorii. Prawda jest taka, że ten port aplikacji to bardziej taki proof of concept niż coś, co rzeczywiście ja nazwałbym działającym. U mnie faktycznie PS5 aplikacja wykrywała, ale niestety gdy chciałem się połączyć, no to sypało mi cały czas błędami. I raczej to nie jest wina mojej PS5, bo gdy Chiaki zainstalowałem sobie na Steam Decku, to tam działa mi to bez najmniejszego problemu, ale na necie udało mi się znaleźć filmiki, jak faktycznie niektórym udawało się streamować PS5 bezpośrednio do Vity, więc hej, może to ja zrobiłem coś źle. Ale co udało mi się zrobić, to streamować gry z peceta, bo dzięki aplikacji Moonlight możemy identyfikować się jako Nvidia Shield dla GeForce Experience. I kurde, muszę przyznać, że widok działającego Wiedźmina na PS Vicie jest jakiś taki surrealistyczny. Analogicznie udało mi się też odpalić Cyberpunka i powiem wam, że ten stream działa bardzo dobrze. On śmiga w 720p i 60 klatkach i nie miałem jakichś większych problemów. Drugą sprawą jest to, że Vita ma tylko jedne przyciski tutaj spustowe, więc te pozostałe emuluje ten tutaj tylny panel dotykowy Vity, co moim zdaniem nie jest przesadnie wygodne. No i ja wiem, że też streamowanie gier z peceta na Vitę może nie brzmi jakoś tak imponująco, ale hej, jeżeli macie gdzieś Vitę, to może warto sobie coś takiego ogarnąć, żeby pykać sobie w gry w łóżku. No i jak mówiłem też na początku, Vita jest dość mocno zbliżona pod względem architektury do dzisiejszych smartfonów. A to z kolei Moderum umożliwiło uruchamianie niektórych aplikacji i gier z Androida. Ale też interesujące jest, w jaki sposób te aplikacje z Androida działają na Vicie, no bo przecież Vita nie działa pod kontrolą Androida, co nie? Działa to na zasadzie wrapera. My możemy wziąć plik wykonywalny APK z Androida, no i w locie możemy przetłumaczyć zapytania systemowe na takie, które rozumie Vita. Oczywiście jest to duże uproszczenie i to nie jest tak, że po prostu możemy sobie wziąć dowolny plik APK, magicznie go opakować jakimś programem i zaczyna działać. Wymaga to dużo więcej roboty, ale tak, w teorii i w praktyce jest to możliwe. I mnie, jak wspomniałem wcześniej, najbardziej zaciekawiło m.in. GTA San Andreas. A że akurat tak się złożyło, że miałem tą grę kupioną na Androida, to stwierdziłem, że spróbuję ją odpalić. Prawdę mówiąc, zajęło mi to dużo dłużej, niż bym sobie tego życzył, ale tak, finalnie po różnych błędach i debugowaniu udało się. I rzeczywiście, po OC Vity gra się w San Andreas mega przyjemnie i jest to dużo wygodniejsze niż dotykowe sterowanie na telefonie. Z innych androidowych tytułów mamy przykładowo Mass Effect Infiltrator, który działa w 60 klatkach na sekundę, ale z tego co widziałem, to społeczność była w stanie uruchamiać także gry takie jak Max Payne czy Bully. Oczywiście PS Vita ma też dostęp do szeregu różnych emulatorów. Bez problemu jesteśmy w stanie zemulować Game Boya, NES-a czy SNES-a, a nawet niektóre gry z Nintendo 64 działają całkiem sprawnie. Możemy też sobie zainstalować RetroArcha, który jest prawdziwym kombajnem, jeżeli chodzi o emulację. Mnie, szczerze mówiąc, ten aspekt na Vicie jakoś nieszczególnie interesował. Mnie najbardziej interesują gry z Vity i gry z PSP, więc ja na tym się głównie skupiałem. Ale z ciekawostek mamy też emulator Dreamcasta, który nazywa się Flycast. Ja pokażę wam tutaj filmik z innego kanału, bo ja akurat prywatnie nie posiadam żadnych gier na Dreamcasta, więc nie mam jak sobie zrobić kopii zapasowych. Trzeba przyznać, że jest to imponujące, że niektóre gry z Dreamcasta możemy uruchomić, ale prawdę mówiąc, to jest niewiele gier na ten moment, które działają z pełną prędkością. Może za jakiś czas będzie to bardziej dopracowane. PS Vita to naprawdę bardzo fajna kieszonkowa. Cieszę się, że dorzuciłem ją do swojej kolekcji i naprawdę dostarczyła mi masę frajdy, gdy mogłem ją zhakować i pobawić się różnymi pluginami, czy spróbować odpalić gry z Androida. Pod tym względem jest to sprzęcior naprawdę mega spoko. A co wy myślicie na temat PS Vity? Macie może taką w szufladzie? A może chcecie sobie dopiero taką kupić? Komentarze są wasze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.